słuchajcie, narobiliśmy się, a teraz pokazujemy, dzielimy się tym. O, jak ładnie. Ja jestem bardzo ciekaw, jak miasto to przyjmie. Ważny moment dla nas. Chcielibyśmy się podzielić naszą wypracowaną koncepcją, która dotyczy wszystkich mieszkańców i która powstała właśnie z nimi, właśnie dzięki nim tak naprawdę. Znaczy, dla nas jest to o tyle istotny moment, że jakby on przerywa milczenie, które panowało praktycznie na dobrą sprawę od końca czerwca, kiedy zakończyliśmy konsultacje społeczne. Usiadliśmy do pisania litego tekstu aplikacji, odpowiedzi na 36 pytań. No i dzisiaj przychodzi ten moment, gdzie chcemy pokazać to takie mięso merytoryczne. Nasza strategia polega przede wszystkim na wykorzystaniu kompetencji artystów i osób animatorów, których mamy w mieście i którzy skądinąd przyjadą i chcieliby takie rzeczy zajmować. My budujemy dla nich ramy. Potrzeby są, jakie wynikły z naszych badań Obserwatorium Kultury, są tego rodzaju, że mieszkańcy przede wszystkim brakuje im poczucia tożsamości. Chcemy budować, to wyszło z naszych analiz, działania, które zwiążą ich z miejscem, pomogą budować historię miejsca i tego typu projekty będziemy wspierać. Poza tym to myślę, że tą strategię wypracujecie Państwo, bo to właśnie projekt Europejskiej Stolicy Kultury daje do tego ramy i podstawy. Dla ekspertów, ale bardzo ważne jest dla nas, abyśmy wszyscy się z nim zaznajomili. Teraz potrzebujemy wsparcia, wiary w to, że damy radę, że zdobędziemy ten tytuł, ponieważ już w październiku jedziemy osobiście prezentować w ciągu pół godziny właśnie tę aplikację. Aplikacja jest pisana tak naprawdę dla ekspertów, a musimy się nią podzielić, chcemy się nią podzielić z wszystkimi mieszkańcami Szczecina. Jest to sytuacja dla nas trudna, ponieważ staraliśmy się zebrać myśli Szczecinian, a wiadomo, że czasami nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było idealnie. No, pragnęlibyśmy, żeby to był dokument, który uwierzą Szczecinianie przede wszystkim. Ja jestem bardziej chyba podekscytowany niż zestresowany, więc czekam dzisiaj na jakieś ciekawe, merytoryczne spory, intrygujące pytania. Bardzo nam zależy na takim dużym ładunku życzliwej krytyki. On nam pozwoli do momentu prezentacji naszej aplikacji w Warszawie poprawić pewne rzeczy, wzmocnić je, zaprezentować lepiej. No i pojechać do Warszawy z poczuciem pewności siebie, tego, że reprezentujemy całe miasto, cały region. Że wszyscy nam kibicują i trzymają za nas kciuki, bo to jest niesamowicie ważne. Wtedy dopiero, myślę, przeżyjemy prawdziwy stres. Ja myślę, że ważne jest to, że nasza aplikacja spoczywa na fundamentach długoletnich procesów, które będą się działy i które będą wartościowe i przynosiły pozytywne efekty, niezależnie od tego, czy będziemy robić na Stolicy Kultury, czy nie. Także tak czy inaczej, praca, która została wykonana i praca, która będzie wykonana, w żadnym wypadku nie pójdzie na marne.